Brutalna napaść na kierowcę MZK. Kierowca jest, przechodzi obdukcję lekarską. Kans na sportowo. Wydaje mi się, że jesteśmy otwarci. Jakie będzie zapotrzebowanie, takie sekcje będziemy otwierać. W Kowarach jak w Wenecji. Każdy mostek jest mostkiem rzemieślniczym. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Wczoraj doszło do brutalnej napaści na kierowcę MZK. Mężczyzna został pobity przez 21-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, który przy okazji zdemolował autobus. Dzisiaj agresor został już zatrzymany przez policję. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Wczoraj autobusem linii numer 12 jechali kobieta i mężczyzna z dzieckiem w wózku. Na rondzie w trakcie skrętu wózek się wywrócił, a dziecko wypadło na podłogę. W pierwszej chwili można by pomyśleć, że stało się tak przez agresywną jazdę kierowcy, jednak w tej sytuacji najprawdopodobniej było inaczej. Jak widać na nagraniu z monitoringu MZK, wózek był niezabezpieczony, a do tego kobieta podczas jazdy nawet go nie trzymała. Jednak oboje o zdarzenie winili nie siebie, a kierowcę. Na krzykach i wyzwiskach to zdarzenie się nie zakończyło, bo młody mężczyzna nagle wpadł w szał. Splunął. Pokazał faka, podleciał do kierowcy, walił z pięści w drzwi, potem te drzwi zniszczył, wyciągnął tego kierowcę i go pobił. Zawiadomił kierowca naszą firmę MZK, dyspozytor zawiadomił policję. Policja przyjechała, ale ci ludzie już uciekli. To wszystko działo się w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych na przystanku koło sklepu Rondo blisko centrum Jeleniej Góry. Dzisiaj kierowca jest, przechodzi obdukcję lekarską. On jest potłuczony i pobity, ale również źle się czuje psychicznie po tym zdarzeniu. Przedstawiciele MZK o wczorajszym zdarzeniu poinformowali dzisiaj media, jednak zapomnieli złożyć zawiadomienie na policji. Wszystko wyszło na jaw, gdy dziennikarze, chcąc uzyskać komentarz w tej sprawie, zadzwonili na komendę. Jednak szybko naprawiono ten błąd, dostarczono nagranie z monitoringu i policja wszczęła śledztwo. W tej sprawie prowadzimy postępowanie w kierunku uszkodzenia mienia i w kierunku uszkodzenia ciała, a także zakłócenia spokoju. Ponadto policjanci analizują nagrania z kamer monitoringu, prowadzimy również czynności w kierunku ustalenia tożsamości mężczyzny, który został zarejestrowany na kamerach monitoringu. Poszukiwania agresywnego mężczyzny nie trwały długo. Policja już zatrzymała, jak się okazało, 21-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Teraz za wszystkie popełnione czyny grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, na której przedstawieni zostali prezesi poszczególnych sekcji Akademickiego Związku Sportowego. Co więcej, powstaje także Akademia Sportu KANS, skierowana do nieco młodszych sportowców. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wśród swoich studentów oraz absolwentów ma wielu utalentowanych sportowców, odnoszących sukcesy nawet na arenie międzynarodowej. Dlatego też nic dziwnego, że wznawiają funkcjonowanie AZS, czyli Akademickiego Związku Sportowego. Mam nadzieję, że to będzie powrót do lat świetności w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, no ale też pracujemy nad rekonstrukcją i nad rozwojem. Zapraszamy naszych studentów, aby przyłączali się do Akademickiego Związku Sportowego, gdyż daje to ogromną możliwość połączenia studiowania, zdobywania praktyki, również z wykonywaniem swojej dyscypliny wyczynowej, sportowej. Będziemy kształtować umiejętności niezbędne do gier zespołowych, a bazą do tego będą gimnastyka i lekkoatletyka. Niedawno otworzyliśmy sekcję pięściarstwa, no i chcemy jak najwięcej studentów do tego zachęcić, żeby też trenować inne sporty niż piłka, żeby też mogli skorzystać z jakiejś samoobrony i coś wyciągnąć z tego. To będzie pięściarstwo, ale na przykład nie tylko dla mężczyzn, ale będzie też sekcja dla kobiet. To będzie piłka nożna, nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet. Siatkówka, koszykówka, pływanie, strzelanie, fitness. Piłka ręczna. Piłka ręczna, oczywiście. To znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy otwarci. Jakie będzie zapotrzebowanie, takie sekcje będziemy otwierać.
Akademia Sportu Kans to klub, który będzie miał za zadanie zintegrowania lokalnych klubów sportowych. Nasza kadra trenerska będzie miała za zadanie współpracować z klubami macierzystymi, a dodatkowo będziemy mogli indywidualnie z trenerami poszczególnych zawodników współpracować. Akademia Sportu to jest zupełnie inny twór oddzielny, który będzie dotyczył typowo młodzieży szkolnej. Tak? Będziemy tutaj się fokusować stricte na dzieciach z klas 4-6. Na pewno będziemy szukać dzieci, tak jak Pan mówi, z Jeleniej Góry, ale oczywiście, jeżeli będą chętni, żeby dojeżdżać do nas, tak, bo myślę, że nasza oferta będzie dosyć ciekawa, to na pewno takie dzieci też przyjmiemy. Będą to m.in. atrakcyjne i zróżnicowane treningi, które poprowadzi wykwalifikowana kadra. Co ważne, w planach jest budowa saldu skłosza, a także zadaszonej strzelnicy, które mają poszerzyć i tak już bogate zaplecze techniczne karkonoskiej uczelni. Wielofunkcyjna sala sportowa umożliwia przeprowadzenie zajęć i treningów niemal ze wszystkich sportów zespołowych. Oprócz tego na piętrze mamy mniejsze salki do treningów personalnych, sztuk walki czy też gimnastyki. Na pływalni dysponujemy basenem 6-torowym, 25-metrowym, typowo sportowym, stworzonym właśnie dla pływania sportowego. I wiele, wiele więcej. Jeśli chcecie dołączyć do studenckiej braci Kans, to jest ku temu okazja, bo do końca września trwa rekrutacja. Więcej informacji na www.kans.pl. W ramach projektu Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza 12 sierpnia w Kowarach odbędzie się spacer. Start godzina 11. Zbiórka zaplanowana została przy kościele pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny w Kowarach. Przy tej okazji nastąpi uroczyste otwarcie wyremontowanych kładek pieszych nad Potokiem Jedlica. Nie bez przyczyny w Kowarach realizowany jest projekt pod nazwą Poprzez Mostek Miast Partnerskich i Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza. Tu bowiem znajduje się kilkadziesiąt większych lub mniejszych przepraw wodnych. Te wąskie uliczki i oddane niedawno do użytku mieszkańców i turystów mostki robią ogromne wrażenie. W tej chwili stoimy przy mostku młynarza. Tu są oczywiście, był i stary młyn, i są myszy, które kradną mąkę właśnie z młyna, ale są też wiewiórki, są też sroczki, bo mamy most złotnika, gdzie sroka ukradła piękny pierścień z brylantem. Jest także mostek kowala i piwowara. Kowary są słynne, były słynne z przemysłu, ale mamy też dużo rzemieślników i związane są historycznie z określonymi miejscami. Most młynarza, bo był młyn, most złotnika, bo mamy od bardzo wielu lat złotnika, który funkcjonuje. Kowary, miejsce, gdzie kowal normalnie funkcjonował, bo przecież wydobycie rud żelaza. Także każdy mostek jest mostkiem rzemieślniczym, no i ten najważniejszy, mostek herbowy, gdzie pokazana jest historia Kowar i historia herbu kowarskiego. Celem projektu jest udostępnienie nowej ścieżki spacerowo-turystycznej poświęconej rzemiosłu dawnemu w Kowarach. Trasa wiedzie wzdłuż rzeki Jedlicy od ulicy Ogrodowej, Stanisława Staszica i Ludwika Waryńskiego. Zachęcamy do jej odwiedzenia. A teraz zapraszamy na skrót informacji. Zarząd województwa dolnośląskiego podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry. Zakaz obowiązuje do 30 września. Procedura ta odbyła się na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii. Wszystko to przez skażenie rzeki jej dorzecza. Władze województwa apelują do mieszkańców o niewchodzenie do rzeki i nie kąpanie się w niej. Kino Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych wrażeń. Od jutra do następnego czwartku do zobaczenia będą tam takie premiery jak Horror Nie i familijny Kuro Zając i Zagadka Chomika Ciemności. Oprócz tego w ramach heliosowych filmowych cykli wyświetlane będą w kinie Konesera Paryż 13 dzielnica, w kinie Kobiet Każdy wie lepiej, a w kulturze dostępnej film balkonowy. Więcej informacji o seansach można znaleźć jak zawsze na www.helios.pl.
To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.